Jeny Mati, może razem jednak, co? Kupiliśmy nowe łóżeczko dziecięce. Teraz trzeba to jakoś zatachać do góry. Na OLX-ie kupiłam takie łóżeczko od takiej fajnej mamy. Dorzuciła tyle rzeczy dodatkowo. Trzeba to teraz na razie jakoś wynieść razem. No zobaczymy, let's go. Generalnie znowu musimy zrobić przemeblowanie. No wiadomo, łóżeczko musimy dać do sypialni, a że w sypialni jest mało miejsca, to musimy z powrotem te szafy, nasze szafy przenieść tu, a łóżeczko tam. Więc... Mati, jak tam? Da. Bardziej na styk się nie da. Więc sprawy mają się tak, że jest już godzina obiadowa, więc mam jeszcze trochę z wczoraj, muszę to podgrzać. Hej! Co ta mama robi? Ta kamera! Łosoś? Lubisz łososia? Mniam, mniam? Mniam, mniam. Mniam, mniam. A dzisiaj będę i tak gotować obiad na kolejne parę dni. Jeszcze nie wiem co, ale zaraz coś wymyślę. Mniam. Jeszcze dzisiaj jemy sobie pysznego łososia prosto z nad morza. Chłopaki zostają w domu, ja idę kupić składniki na obiad. No i się teraz waham, czy zrobić pulpety, czy kotlety mielone. Ale chyba zrobię pulpety. Powiem wam, że już dawno nie byłam na zakupach sama bez dziecka, bez synka. Jestem obładowana torbami, a zawsze wiecie, do wózka się wpycha wszystko i można iść. Ale ten spokój w sklepie i przy kasie, kiedy po prostu skupiam się na tym, czy wszystko spakowałam do torby, czy dobrze zapłaciłam, czy wszystko wzięłam? Wow. Wow. Zapomniałam już, jak po prostu można skupić się na jednej rzeczy, a nie na tym, czy ktoś mnie porwał dziecka na przykład przy kasie. Tak, zawsze mam ten lęk, że skupię się za bardzo tutaj na pakowaniu rzeczy. Masakra. I w takim w ogóle jestem zawsze chaosie, w takim biegu i w przebodźcowaniu, a teraz po prostu... Wow. Szybka kawusia. O tak, tego potrzebowałam. Dziękuję kochanie za kawkę. I jeszcze pankejki trochę zostało. Tyle ciasta zostało jeszcze z wczoraj, muszę wyjść. Także szybkie, małe co nieco, kawka i gotuję obiad. Trzeba tu troszkę ogarnąć. No więc... No i pięknie. Można gotować. Thank you.
pięknie pachnie w tej kuchni, po prostu na maksa. Ostatnio mam mega fazy na cukinię. Ostatnio robiłam leczo. Było tak pyszne i ta cukinia, no po prostu jestem fanką. Słyszałam, że można zrobić jakieś placki z cukinią i że dzieci dla dzieci, tak jakby. Chociaż nasz mały uwielbia warzywa, wręcz no kocha warzywa, naprawdę. Mięsne kulki. Cyk. Takie gęściutkie wyszło. Dobra, jeszcze trzeba to doprawić. Oregano. 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 Niech na mnie ranku. Auć. Oregano. Moja ulubiona przyprawa. Więc sypiemy, sypiemy. Nie wiem, czy nie przesadziłam. Never mind. Pieprzymy tą poprawę, żeby miała więcej smaku. Solimy ją troszeczkę, wystarczy i jest git, gituwa. No to zamieszajmy to jeszcze, żeby było lepiej. Szczerze dodałabym tu wody jeszcze, ale no nie wiem, może dajmy czas. Dajmy tej potrawie czas. Niech ona sobie pomyśli tutaj. Może z tej cukinii wyjdzie jeszcze trochę wody. I hope so. Tak się prezentuje, słuchajcie, to danie. Ono jeszcze się tutaj będzie pultać, jak to się mówi. Wspaniałości, wspaniałości. Już nie mogę doczekać, jak będę próbować. Ten dzień już powoli dobiega końca. Malutki już się kąpie, już go będę wyciszać. Teraz będzie właśnie taki czas dla rodzinki. Sobota wieczór. Dzięki, że byliście ze mną dzisiaj. Subskrybujcie koniecznie, żeby być na bieżąco z moimi filmami. No i co? Przyszedł ten moment, najbardziej wyczekiwany przeze mnie. Pożegnanie. Nigdy nie wiem jak. Bo nie mogę tak po prostu, nie?